będzie się koncert, ale teraz takie krótkie słowo z wezwania do was. Ja jestem osobą, która dużo rozmawia z ludźmi i wiem, że ludzie często borykają się. Borykają się z powodu brak pracy, borykają się z powodu choroby, borykają się ludzie z powodu problemów w domu, w rodzinie, borykają się ludzie z powodu różnych nałogów, alkoholizmu, narkotyki, przemocy. Ale największe borykania ludzką, z doświadczenia mogę tego mówić, bo przed waszym poznaniem Jezusa Chrystusa, to samo żyłem. Największe borykania ludzi na świecie jest, że ludzie borykają się swoją właśnie grzech. Grzech, grzech i grzech. Bo nie wiedzą, co mają robić. Nie rozumieją w duchu, przez wiarę, nie wierzą, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za ich grzech. Ale w dalszym ciągu nie wierzą, że Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. Że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem żywy. Że aż umarł na krzyżu za nasz grzech, ale Pan Jezus Chrystus jest Bogiem żywy, który żyje i chce każdym człowiekiem wysłucha, kiedy pokutuje. Jak mówią takie krótkie słowa, krótkie wezwanie dla każdego z nas. Jeśli boryka się z różnych problemów, pamiętaj, Pan Jezus Chrystus Ciebie bardzo mocno kocha. Pan Jezus Chrystus nie jest takim Bogiem, który jest obojętny na Twoją sytuację. Nie! Szatan tak jest, że przychodzi, zbuduje i robi co chce z człowiekiem z powodu grzechu. Ale Pan Jezus Chrystus nie jest tak. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, który jako człowiek umarł na krzyżu, ale zmartwychwstał, żyje i teraz chce słuchać swoje pragnienia, swoje modlitwa. To zachęcam Cię. Największe borykania ludzką nazywa się grzech. W Mateusza 5 rozdział, werset 21 zapisany. Maria urodzi syna i nadasz mu imię jemu Jezus. Nazywasz go Jezus. Ale właśnie On, Jezus Chrystus, i zbawi ludzi od ich grzechów. To przychodź do Boga, przychodź do Jezusa, tak w prostocie serca. A Bóg chce Cię wysłuchać, kiedyś będziesz pokutował, kiedyś będziesz przyjmował Jezusa Chrystusa do serca, kiedyś będziesz mówił swoich problemów dla Niego. Jeszcze raz mówię, by skończyć. Bóg nie jest obojętny za swoich problemów. Bóg chce dotykać Twojego serca, chce przebaczyć swoich grzechów, chce uzdrawiać swojej choroby i chce zbawić Twoje dusza. To przychodź do Boga, zrozum i zapytaj do Twojego serca, czy faktycznie Pan Jezus Chrystus istnieje, bo istnieje. Czy faktycznie wierzysz w Chrystusie? Czy faktycznie wierzysz, że Pan Jezus Chrystus żyje? Bo ja wierzę, zbawił mnie, uleczył mnie. A dzisiaj tu jestem i mogę do was mówić z miłością, ponieważ Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, który może wszystko i może was błogosławić też. Pan Jezus Chrystus żyje i chce z was błogosławić. Bądźcie błogosławieni i zapraszamy na koncert.